Kochani, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. My jesteśmy już na wakacjach, rozpoczynamy dzisiaj pierwszy dzień. Przylecieliśmy tutaj wczoraj około 15 i jesteśmy po prostu oczarowani, ale o tym, gdzie jesteśmy, co tutaj się znajduje, z czego możemy korzystać i jak fantastycznie tutaj jest, opowiem wam razem z Przemysławem nieco później. Zobaczcie, może tam dostrzeżecie, że ludzie już od 8 ćwiczą jogę. Mieliśmy z Przemysławem wstać i iść poćwiczyć, ale niestety jesteśmy jeszcze troszeczkę zmęczeni. Także szykujemy się na śniadanie, rozpoczynamy ten dzień i zapraszamy was do tego, abyście byli dzisiaj z nami. Zobaczcie, no jest po prostu tutaj magicznie. Właśnie przyszliśmy na śniadanie i Przemysław jest w delikatnym szoku, prawda? Nawet nie w delikatnym, jestem w dużym szoku. Ledwo zdążyliśmy usiąść i już przyszła po prostu pełna paleta, zobaczcie, różności. Zastanawiam się, co zamówimy na śniadanie, a to tak naprawdę wszystko przyszło, czego bym chciał spróbować, więc zamówiliśmy sobie jeszcze dodatkowo po omlecie i no, wygląda to przepysznie. Smacznego, Przemysław. Jak ci smakowało śniadanko? Śniadanie było po prostu przepyszne. W ogóle ja chodzę tutaj tak uśmiechnięty i tak zadowolony. Nie pamiętam, kiedy byłem aż tak szczęśliwy. Nawet w łazience dzisiaj, jak się szykowałem, to po prostu chodziłem jak taki pingwin, byłem zadowolony i nie wiem nawet, też nie chcę tak cały czas mówić, bo bardzo często to powtarzam, że to jest miejsce, które bardzo mnie zachwyciło, że strasznie mi się tutaj podoba, ale muszę to powiedzieć, w takim miejscu jeszcze nigdy nie byliśmy, jeżeli chodzi o serwis, o pokój, o całą infrastrukturę tego miejsca. Myślę, że powiemy na ten temat troszkę więcej później, ale faktycznie tutaj na każdym kroku jest pozytywne zaskoczenie, tak, i takie jest wow. Jest pięknie, jest smacznie. W restauracjach nie ma tych takich pojemników, z których się nakłada, tylko wszystko jest przygotowywane pod nas, pod to, na co mamy ochotę. Są różnego rodzaju stacje, możemy sobie zjeść ryby, możemy sobie zjeść kuchnię włoską. Jest bardzo dużo barów, restauracji, dużo zieleni i wszystkiego po prostu, czego dusza zapragnie. Przemysław, operator, robi dla was piękne ujęcia. My chyba zrobimy taki vlog botaniczny tak naprawdę. Powiem wam, że pierwszy raz
mam okazję zobaczyć, jak rosną owoce granatu na drzewach, bo nigdy w sumie nie widziałem tego, jak to wygląda. Sam się dzisiaj zdziwiłeś i zastanawiałeś. No ja musiałem sobie uzmysłowić, co to jest za owoc. Wczoraj mówiłem Patrykowi, słuchaj, zobacz, jakie piękne to w ogóle owoce granatu. Patryk przez cały dzień analizował, zastanawiał się, co to jest granat. Dzisiaj nie, no nie rób jak ze mnie takiego. Jak ptaszek rozkubał owoc na pół i zobaczył, co jest w środku, to stwierdził, a to o to chodzi. Ja uwielbiam granata, więc nie rób ze mnie jakiegoś takiego nienormalnego. Kontynuując, chcemy wam pokazać, najpierw może ja pokażę, zobaczcie, jak te budynki są ukryte wśród zieleni. Przemysław wie, wyczytał, że... Jeszcze nawet nie powiedzieli, po pierwsze, ja się jeszcze nie zdążyłem przywitać, także witam się z wami serdecznie. Po drugie, chyba jeszcze nie powiedziałeś, gdzie tak naprawdę jesteśmy. No nie. A już bo potem... ja zawsze mówię, powiem później i zapominam. Od samego końca. Kochani, przyjechaliśmy do Turcji, jednego chyba z naszych ulubionych miejsc do spędzania wakacji. Jesteśmy w cudownym hotelu Club Marvi, hotel, na który polowaliśmy w sumie już... No, ze 3 lata. Ja wtrącę i powiem, że kiedyś, jak byłem w Arkadii w biurze podróży, pani mówiła, że jest taki jeden hotel, który idealnie by do mnie pasował. Niestety on wtedy jeszcze nie mieścił się w naszym budżecie i po 3 latach, zobaczcie, jesteśmy. Że my na naszej liście w sumie mamy taką listę hoteli, które chcielibyśmy odwiedzić, bo gdzieś tam do jakiegoś czasu nam się one podobają i staramy się po prostu krok po kroku je odhaczać. Jesteśmy naprawdę... w miejscu, które mnie zaskoczyło już na samym wejściu, od samego początku. Hotel, który wzorowany jest na architekturze ludów egejskich, także naprawdę fajne połączenie tradycji z nowoczesnością. Zobaczcie, pokazywałeś już właśnie przed chwilą, jak te domki są ukryte. Nie dość, że hotel jest bardzo rozłożysty, nie ma jednego takiego dużego budynku, gdzie są wszystkie pokoje, tylko wszystkie pokoje są w takich mniejszych budyneczkach z widokiem na morze, z widokiem na zieleń. W ogóle jest po prostu mnóstwo zieleni. No widać, Przemysław, za tobą. Także naprawdę wygląda to nieziemsko. Widać ten klimat po prostu oddany tej tradycji w połączeniu z takim luksusem, z taką nowoczesnością. Także jest tutaj po prostu gdzie spacerować, jest tutaj co robić. Jak wspomniałem, hotel jest mega rozłożysty, tak w zasadzie, żeby przejść z jednego końca na drugi koniec, to chyba jest 15-20 minut tak naprawdę spacerkiem. Tak, ale na szczęście jeżdżą tutaj te Meleksy i one co 10, co 15 minut podjeżdżają, pytają, czy gdzieś nas podwieźć i... Chciałem zobaczyć, czy tutaj coś widać. Tutaj mamy taką strefę dla dorosłych. Później zejdziemy na dół i wam to wszystko pokażemy. A teraz uciekamy na drinka. Ja pierdziu, a tę strefę będziemy omijali szerokim łukiem. Ale jeżeli chodzi o atrakcje dla dzieci, jest tutaj tego wszystkiego bardzo dużo. Jest taki klubik dla dzieci, gdzie panie opiekują się... No, pociechami, jak zwał, tak zwał. Uciekamy stąd. Idzie. Udało się, mamy wszystko. Zobacz, jakiego drinka ci zamówiłem. Wziąłem go z tej aplikacji. Znowu będzie, że strzała od samego rana pije. Dokładnie tak, jesteśmy na wakacjach i możemy sobie na to pozwolić. Co ty sobie zamówiłeś? Przepraszam ja cię bardzo. No, to jest herbatka, taka zimna. I odrobina coli dla smaku. Ja tutaj wychwalam, że są przepyszne koktajle. Tu u mnie widać, no wygląda nieźle. A ty sobie zamówiłeś whisky z kolą? Jakby to powiedzieć, na żołądeczek, tak żeby załagodzić różne niechciane sytuacje. Myślę, że będzie idealnie. Przemysław, ja po prostu jestem tak nakręcony, że ja zaraz podniosę ten stół i po prostu będę pod nim tańczył. To w takim razie zdrówko. Za udany, cudowny pierwszy dzień. Przerzuciliśmy się na nagrywanie telefonem. Tutaj wszędzie jest takie dobre światło. Przemysław, jak ty wyglądasz? Tak. Szarpałbym jak reksioszynkę.
Może lepiej nie. Chciałeś coś powiedzieć, dlatego nie będziemy udawać, że to jest spontaniczne nagrywanie. Zapraszam. Tak, skoro jesteśmy już dzisiaj przy tym, aby opowiedzieć wam troszkę o hotelu, to wspomniałem o tym, że teren jest w ogóle olbrzymi i jest tutaj 362 pokoje, a powiem wam, hotel jest w pełni wybukowany, nie ma miejsca, staramy się jakoś przedłużyć pobyt o kolejny tydzień, bo naprawdę jest tu mega cudownie, ale w ogóle nie widać ludzi, przy barach nie ma kolejek, na basenach jest spokój, wszędzie są jakieś takie strefy relaksu, naprawdę, mimo tego, że hotel jest bardzo duży, to nie czuć tego takiego natłoku i stłamszenia tymi ludźmi, prawda? Ale Przemysław, jak tutaj ma być tłum i tłok, jak tutaj mamy restauracji 9, barów jest jeszcze więcej, basenów mamy 3 czy 4, jeszcze nie wszystko odkryliśmy, także jeszcze coś? Masz ciekawego do dodania? Nie, chyba to tak w skrócie, tak akurat mnie naszła taka myśl. Ale też nie chcemy na pewno, a może poczekajcie, przełączę kamerę na siebie i teraz ja coś jeszcze powiem. No i oczywiście jak przyszło co do czego, zapomniałem co chcę powiedzieć. Chodziło mi po prostu o to, że będziemy nagrywali króciutkie filmiki stąd, ponieważ myślę, że nie będziemy w ogóle z tego hotelu wychodzili. Co godzinę, co pół godziny są tutaj jakieś atrakcje. Chcemy potańczyć, pochodzić na jogę, na siłownię. Na stretching, na jakieś różnego rodzaju dodatkowe zajęcia sportowe, więc zobaczycie Patryka może w sportowym wydaniu. Na pewno mnie zobaczą. Może w swoim kombinezonie. Kochani, ja zabrałem tutaj swój strój na siłownię do ćwiczeń, także mamy tutaj plany. Oprócz drinkowania, odpoczywania, pracowania i nagrywania, chcemy poświęcić ten czas na rozwój duchowy, sportowy. Postaramy się nagrać stąd kilka filmików, także obserwujcie, ponieważ pokażemy wam w tym filmie, myślę, że 1/3 albo nawet 1/4 tego miejsca, także musicie być z nami. La Cozzurro. Dokładnie, ale on jakie malutkie są w ogóle. Pogłaskałbym je, ale lepiej tego nie robić. Mają tutaj dostatecznie dużo rąk do głaskania. Przyszło mi jakieś powiadomienie, Przemysław. To jest aż dziwne, że ja tyle na wakacjach w telefonie siedzę, prawda? No zdecydowanie, ale tutaj się po prostu nie da inaczej. Sobie możesz opowiedzieć dlaczego. Mamy tutaj specjalną aplikację tego hotelu, którą pobiera się od razu przy zameldowaniu. Na niej możemy cały czas sprawdzać menu, z jakich restauracji możemy korzystać, o której godzinie są różnego rodzaju jakieś atrakcje. Co też jest fajne, to mamy konsjerża dostępnego 24 godziny na dobę. Możemy do niego napisać na WhatsApp, zapytać, zaplanować nasz kolejny dzień. Dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Przemysław, ja chyba za bardzo ten hotel wychwalam. Tak. Czuję się, jakby to była jakaś współpraca, a niestety nikt nas tutaj nie zaprosił z własnej krwawicy. Za to, dobra, powiem wam, kochani, to jest prezent od Przemysława. Zarówno ten, który tutaj widzicie, jak i ten wyjazd. Przemysław się po prostu ostatnio szarpnął. Albo w końcu po prostu doceniasz to, że mnie masz i w taki sposób to okazuje. Ja myślę, że to była po prostu forma, żeby mieć w końcu święty spokój, żebyś zamknąć mi jadaczkę. Tak, dokładnie. Ale też w sumie, co warto może powiedzieć, bo jeszcze o tym nie powiedziałeś i w sumie my się zawsze zastanawialiśmy, jaka jest różnica między 5-gwiazdkowym hotelem a 5-gwiazdkowym hotelem. I to jest pierwszy raz. Nie pierwszy. Pamiętasz w Rzymie? No tak, ale To było coś innego, bo to nie była wycieczka all inclusive. I zorganizowana. Zorganizowana, tylko to był hotel, który sami sobie zarezerwowaliśmy i tam spędziliśmy po prostu moje urodziny. My teraz naprawdę wiemy, dlaczego tyle osób nam polecało. Mam kilka takich koleżanek na Instagramie, które w tym hotelu były i mówiły mi, jak już wykupiliśmy tą wycieczkę, pisałem do nich i zastanawiałem się, czy rzeczywiście warto jest wydać takie pieniądze na ten hotel, bo jak na Turcję płaciliśmy tutaj naprawdę dosyć sporo, niecałe 7, ponad 6 tysięcy jakoś tak. Za osobę, za tydzień. Dokładnie, więc każdemu jak mówimy, że tyle ten hotel w Turcji kosztował, no to mówią, jedźcie na przeszpiegi i dajcie znać, czy naprawdę było warto. No i zbierzamy teraz do miejsca, które w sumie wczoraj chcieliśmy pominąć, bo nie wyglądało ono jakoś zachęcająco, a wieczorem.
najpiękniejsze miejsce w tym hotelu, chociaż tutaj wszystkie miejsca są fantastyczne, ale właśnie na kawkę, na coś do picia ciepłego albo chłodnego. Wczoraj byliśmy tutaj takim no, późnym wieczorkiem. Taki był piękny zachód słońca, tak pięknie woda wyglądała. Ja się czułem w ogóle jakbyśmy byli w Grecji, także pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, czy jakoś tak? Ktoś właśnie zastanawiał, dlaczego tak bardzo lubimy Turcję, to zobaczcie, kochani, jakie mamy widoki. Naprawdę, ja uwielbiam tutaj być z tego... Możliwe. Będzie się teraz w wątku. To właśnie dlatego, że po pierwsze, krajobraz mają przepiękny, pogoda super. Z Warszawy lot trwa 2,5 godziny, więc nie jest kompletnie męczący. Także jest to naprawdę jedno z moich ulubionych miejsc, do którego uwielbiam wracać. Po pierwsze właśnie na ten krajobraz, który jest przepiękny, góry, morze, czysta, krystalicznie woda, pyszne jedzenie, bardzo mili ludzie. Bardzo dużo zieleni. Bardzo dużo zieleni, wszystko tu się po prostu zgadza. Ja mógłbym Cię tu przeprowadzić, mówię szczerze. Ale ja mógłbym myśleliśmy tutaj... o tym, prawda, przeglądając różne oferty, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy. Jakich ja dzisiaj sformułowań cały czas jakichś dziwnych używam. Ja nie wiem, co się z Tobą stało, może Cię ktoś podmienił w nocy. Albo po prostu klimat Ci sprzyja. I co, przykro Ci się zrobiło, że mnie Pani tak skomplementowała? Nie, tak, nie mam mowy w ogóle. Jak to? Nie, Przemysław, absolutnie ja się nie zgadzam. No co? Pani to powiedziała do mnie, dlaczego mi wszystkie historie kradniesz? Jak mogę powiedzieć to do Ciebie, skoro Ciebie akurat przy tym nie było? Tylko przyszedłeś już na gotowe. Przemysław. No co? Nie denerwuj mnie. Ja Cię nie denerwuję. Ty po prostu byś chciał, żeby wszystkie komplementy spływały do Ciebie. Przepraszam bardzo, teraz ja jestem atencjuszem i ten komplement był do mnie. Dlaczego ludzi oszukujesz? No nie można tak robić. Ja nie oszukuję nikogo. Słuchajcie, ja teraz opowiem historię. Patryk, nie, to jest znowu po prostu nadinterpretacja. Prawda. Nie, prawda. No niestety, prawda w oczy kole, jak to się mówi. Patryk próbuje właśnie wymusić na mnie, abym przyznał się do błędu. Ja czekam na przeprosiny. Nie, Przemysław, nie denerwuj. Wcale nie. Opowiem Wam teraz historię, jaka była, jaka się wydarzyła. Otóż Patryk odszedł na chwilę od baru, żeby ponagrywać przebitki. I pani się mnie zapytała, czy jestem modelem. Ja mówię, że nie, że pracujemy na YouTubie, że jesteśmy YouTuberami. I ona mówi, to w takim razie... Ty nie pracujesz na YouTubie. Cały czas wymyślasz historię. No to tak, to słuchajcie, właśnie zostałem zwolniony, żegnam się z wami, do widzenia, pa. Właśnie nagrywaliśmy fragment, w którym chciałem przyznać się do tego, że Patryk ma rację i oczywiście komplement był wspólny, ale niestety się to nie nagrało, więc zobacz, nawet los... Chcę, aby tego kłamstwa nie ujawniać. Ja powiem, jak to było. Po prostu jak ja odszedłem nagrywać przebitki, pani zapytała, czym się zajmujemy, czy jesteśmy modelami, a Przemysław powiedział, że jesteśmy youtuberami. Zresztą, będąc przy tym samym barze wczoraj, kelner Przemysława zapytał, czy jest piłkarzem. Tak. Przemysław pokiwał głową, że nie jest, ale zrobiło mu po prostu jego ego, wybiło aż naprawdę na wyżyny. Słuchaj, bo to zazwyczaj ty zbierasz wszystkie laury i owacje na stojące. Ja na tym kanale tylko po prostu sprzątam. No, także jestem łasy na komplementy. Jeżeli ktoś mi mówi coś miłego, to oczywiście bardzo mocno to doceniam. Nie, ale naprawdę bardzo. Jest to bardzo miłe, tym bardziej, że jakoś tak zwracamy uwagę. Nawet są tutaj chyba trzy pary Polaków, cały czas do nas podchodzą, pytają, zagadują i tak dalej, więc jest to bardzo miłe. Tak, tu się zgadzam akurat z Tobą. To co, chyba w takim razie kończymy już na dzisiaj. Myślę, że tak. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że byliście z nami. Zostawcie jakiś miły komentarz Przemysławowi, żeby no, lepiej się poczuł i żeby mi wybaczył. Wcale nie, bo w pierwszej wersji, w której to nagrywaliśmy, to ja prosiłem, żeby zostawić Patrykowi miły komentarz, bo czuję się pominięty. Teraz ja ukradłem Ci, wiesz, pomysł i...
tyle. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy, że byliście z nami. Zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał. Nie, to jest kanał Patryka. Widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia. Pa!